Hej wszystkim, z tej strony Lil's Love. Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj nie przedstawię wam historii żadnego rapera, ale przedstawię wam która była powiązana z Chicago, z gangami, ulicą, przemocą i tymi sprawami, wokół których rap często się obraca. Ponadto historia dzisiejszego bohatera wydaje mi się na tyle ciekawa i specyficzna, że postanowiłem nagrać o nim film, mimo że nie był on raperem. Najpierw jednak chciałbym wam podziękować za naprawdę mega aktywność na całym kanale, za duży przyrost pozytywnych komentarzy, lajków, subów i tym podobnych. 31 października 2020 roku, czyli w mniej niż 2 tygodnie, przekroczyłem próg 50 subów. Dziękuję wam bardzo i oby tak dalej. Przejdźmy już do tematu dzisiejszego filmu. Robert Sandifer urodził się 12 marca 1983 roku w Chicago w stanie Illinois. Jego matka, Lorena Sandifer, była wielokrotnie aresztowana za przestępstwa związane z prostytucją i narkotykami. A jego ojciec, Robert Atkins, przez okres życia syna był w więzieniu za napad z bronią w ręku. Robert był ofiarą przemocy domowej od najmłodszych lat. Był z tego znany władzom, zanim skończył 3 lata. Wedle odpowiednich miał na ciele ślady po gaszeniu papierosów oraz licznych pobić. W 1986 roku Sandifer razem z rodzeństwem został przeniesiony do domu babci, gdzie wcale nie miał lepiej. W 1991 roku porzucił naukę i rozpoczął życie na ulicy. Kradł samochody i włamywał się do domów. Sandifer dołączył do ulicznego gangu Black Disciples. Tam nadano mu przydomek Yami ze względu na jego zamiłowanie do słodyczy. W wieku 10 lat został aresztowany za napaść z bronią w ręku. Kradł pieniądze i zastraszał inne dzieci na ulicach Chicago. Ze względu na młody wiek nie można było go oskarżyć ani wsadzić do więzienia. Był także za młody na poprawczak, przez co wymiar sprawiedliwości nie mógł zapewnić mu rehabilitacji. Łącznie popełnił 23 przestępstwa oraz 5 wykroczeń. Yami wraz z rodzeństwem w 1993 roku został zabrany do schroniska dla nieletnich, z którego uciekł i do którego nigdy nie wrócił. Większość swoich przestępstw oraz wykroczeń popełnił w ramach działalności w gangu Black Disciples, załatwiając jego sprawę. Yami 28 sierpnia 1994 roku brał udział w 2 strzelaninach. Najpierw postrzelił chłopaka, który na jego pytanie, czy należy do gangu, odpowiedział, że nie należy. Ofiara została potem przewieziona do szpitala, gdzie lekarze ją odratowali. Później tego samego dnia Yami na zlecenie przełożonych z gangu otworzył ogień w grupę młodych ludzi. Strzelał z półautomatycznego pistoletu o kalibrze 9 mm. Trafił kilka osób, w tym 14-letnią Shayvon Dean, która w przeciwieństwie do innych ofiar działań Yumiego tamtego dnia nie przeżyła postrzału. Morderstwo na Deanie sprawiło, że FBI zaczęło poszukiwania Yamiego. 31 sierpnia 1994 roku Yami planował ucieczkę z Chicago. Pojechał do domu swojego sąsiada, prosząc go o telefon do jego babci. Wtedy podjechał samochód prowadzony przez 2 braci, 16-letniego Craiga i 14-letniego Derricka Hadwayów. Bracia zaproponowali Yamiemu wspólną ucieczkę, na co ten się zgodził. Został jednak zabrany na przejazd kolejowy, gdzie bracia kazali mu klęknąć. Robert spełnił to polecenie, a następnie został postrzelony 2 razy w tył głowy i zmarł na miejscu. Jego ciało znaleziono 1 września nad ranem. Yami został zabity na zlecenie przyłożonych z gangu, którzy obawiali się, że chłopiec zostanie kapusiem. Twierdzili też, że przyciąga zbyt wiele uwagi do działalności gangu. W lutym 1997 roku Derrick Hardway za swoją rolę w zabójstwie
został skazany na 45 lat więzienia, a 2 miesiące później jego starszy brat Craig został skazany na 60 lat więzienia. Pogrzeb Jamiego przeciągnął około 400 osób. Jego śmierć wstrząsnęła Ameryką oraz wywołała dyskusję o tym, jak system penitencjarny USA chroni nieletnich przed wpadaniem w przestępczość. Tupac w swojej nucie z marca 1995 roku pod tytułem Young N-Word w intrze zarapował: I won't dedicate this one to Robert Yami Sandifer and all other lil young N-Words that's in rush to be gangsters. Czyli chciałbym zadedykować to Robertowi Yamiemu Sandiferowi i wszystkim młodym czarnuchom, którzy chcą być gangsterami. Crack Hardway w 2016 roku uzyskał prawo do ubiegania się o zwolnienie warunkowe. W tym samym roku udało mu się takowe zwolnienie uzyskać i wyjść z więzienia. Na dzień dzisiejszy przebywa na wolności. Derek Hardway prawo do ubiegania się o zwolnienie warunkowe uzyska w 2024 roku. Obaj bracia w więzieniu przeszli rehabilitację, zdali maturę i uzyskali stopnie naukowe. To by było już na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie wejść na mojego Instagrama i na mój muzyczny kanał, do których linki macie w opisie filmu. Ja się już z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego. Siema, cześć.